11 lipca po godzinie 1 w nocy dyżurny nowodworskiej policji otrzymał informację, że doszło do rozboju w jednych z salonów gier w Nowym Dworze Gdańskim, a sprawcy uciekają żółtym busem. Na miejsce natychmiast skierował funkcjonariuszy z zespołu patrolowo-interwencyjnego, którzy zauważyli ten pojazd na trasie S7, który w tym momencie skręcał w kierunku Malborka. Funkcjonariusze zrównali się z pojazdem, wydali mu polecenie sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi do zatrzymania się. Kierujący przyspieszył, nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze w pewnym momencie zauważyli, że kierujący wyskakuje z jadącego auta. W pojeździe było również dwóch pasażerów. W tym momencie pojazd zjechał do przydrożnego rowu. Funkcjonariusze rozpoczęli pieszy pościg. Po chwili zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 20, 21 lat oraz 24. Byli to mężczyźni Kwidzyna oraz Straszyna. Policjanci w ich pojeździe znaleźli kominiarki, maczety, noże oraz pieniądze w kwocie blisko 5000 zł, które pochodziły właśnie z tego rozboju. Mężczyźni zostali przez policjantów zatrzymani, doprowadzeni do policyjnej celi, gdzie po przesłuchaniu usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwo. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.